Cześć dziewczyny, witam Was w nowym filmiku, w nowym tygodniu, z nowym tematem. Dzisiaj mam dla Was temat idealny na wiosenne poszukiwania rozświetlonej cery, więc jeżeli jesteście poszukiwaczkami produktów, które pomogą Wam wejść promienną cerą w wiosnę, to serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. Jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że ja bardzo przepadam za produktami rozświetlającymi do twarzy. I dla mnie nie ma makijażu, nawet dziennego, bez odpowiedniej dozy rozświetlacza. Dlatego też wybrałam takie produkty, które mogą Was zainteresować, również które są w przystępnych cenach, bo sama takich zwykle używam, więc już Wam śpieszę z pomocą, jakie to są produkty. Zdecydowanie na pierwszy strzał idzie produkt, który po prostu kocham i który jest zamiennikiem Mary Luminizer od The Balm. Jest to produkt z Vibo, Diamond Illuminator. Ja w ostatnim filmiku współpracowym z Deoleską i innymi dziewczynami właśnie mówiłam o tym produkcie, ponieważ jest to produkt, który możemy kupić do 10 zł, a który totalnie powala swoją jakością i swoim wykończeniem, absolutnie, ponieważ może stanąć w szranki z boską Mary Luminizer od The Balm. Ten produkt jest troszeczkę bardziej suchy niż Mary Lu, więc nie daje aż takiej miękkiej poświaty takiego taffy. Niemniej jednak daje bardzo ładne wykończenie, bardzo ładnie rozświetla, wygląda to bardzo naturalnie. Nie wygląda to nachalnie, nie wygląda to instagramowo przesadziście. Wygląda to po prostu optymalnie dziennie, a jakościowo myślę na celujący z plusem. Jeżeli chodzi o wykończenie tego i kolorystykę, to zdecydowanie rozświetlacz ten jest taki bardziej szampański, więc nada się dla ciepłych typów cer, takich chociażby jak moja, gdzie zdecydowanie uciekamy od takich różowych podtonów, srebrnawych podtonów, a bardziej idziemy właśnie w takie typowe szampańskie złoto. Więc to jest pierwszy produkt, który Wam polecam i który jest totalnym hitem na wiosnę, a dodatkowo w przystępnej cenie. Jeśli chodzi o kolejny produkt, który zdecydowanie powinien zainteresować osoby, które poszukują rozświetlenia na wiosnę, jest to produkt z Golden Rose Radiant Highlighter Terracotta Powder. Jest to rozświetlacz mineralny, jest to rozświetlacz w kolorze 08, ten, który akurat ja posiadam. Jest on również w zdecydowanie ciepłych tonach, jest bardzo szampański i zostawia również takie bardzo ładne, naturalne, zdrowe rozświetlenie twarzy. Oprócz tego daje też odrobinkę koloru, więc dla tych z Was, które na przykład poszukują produktów takich rozświetlająco opalających, to również ten produkt może znaleźć swoje zwolenniczki, ponieważ właśnie on daje takie delikatnie opalizujące wykończenie, więc możecie to sobie sprawdzić, jeżeli właśnie tego typu wykończenia poszukujecie. Ten produkt również jest produktem tanim, nie podam Wam teraz dokładnie ceny, ale wszystkie te produkty oraz ich ceny podlinkuję Wam w opisie jak zawsze. Ostatnim produktem, który może Was zainteresować, jeżeli chodzi o rozświetlenie na wiosnę, jest to produkt z Lovely, czyli również bardzo niska półka cenowa, ale bardzo wysoka półka jakościowa. Jest to rozświetlacz, który się nazywa Silver Highlighter i on również ma, jeżeli chodzi o kolorystykę, ten właśnie rozświetlacz, również występuje w ciepłej tonacji, a ja akurat mam ten, który jest chłodniejszy i nawet ma nazwę rozświetlacz do twarzy w chłodnym odcieniu. Rzeczywiście w porównaniu do Vibo oraz do Golden Rose czy samej Mary Lu jest on zdecydowanie bardziej chłodny, ale myślę, że jeżeli wykonywałybyście makijaż, w którym po prostu używacie chłodnych tonów, to nawet jeżeli macie ciepły typ cery, to myślę, że on się bardzo ładnie wkomponuje. I ja właśnie z myślą o tym zakupiłam ten rozświetlacz, ponieważ czasami ma się ochotę na to, aby użyć na przykład pomadek o chłodnym wykończeniu, czy też cieniowania na powiekach o jakimś chłodnym wykończeniu i całość dopełnić sobie właśnie kosmetykami, które będą współgrały i wtedy właśnie ten rozświetlacz przychodzi nam z pomocą. To chyba byłby najkrótszy odcinek, który kiedykolwiek zrealizowałam, ale myślę, że również tego typu odcinek znajdzie swoich zwolenników, czyli krótko, konkretnie i na temat bez rozwodzenia się. Więc dajcie znać koniecznie, czy tego typu krótkie odcinki również przypadają Wam do gustu. Dajcie znać, czy Wam pomogłam, jeżeli chodzi o poszukiwania idealnego rozświetlenia na wiosnę. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ogromnego kciuka do góry i jeżeli podzielicie się swoją obecnością w komentarzu.
Czekam na Wasz odzew, jak zawsze, i Wy napiszcie, jakie Wy rozświetlacze i kosmetyki do twarzy polecacie na wiosnę, aby rozświetlić i ożywić swoją cerę. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was gorąco i życzę wszystkiego dobrego. Pa, pa!